Witajcie drodzy kochani, w dzisiejszym programie chciałem wrócić do tematu związanego z czakrami, ponieważ wiele osób funkcjonuje w tym społeczeństwie i zapomina o czyszczeniu czakr. Ja dodam, że posiadam osobiście specjalne kamienie z Indii, które po ułożeniu na centrach energetycznych, czyli na czakrach, ulegają te czakry po prostu jakby oczyszczeniu. Dodam, że te kamienie muszą leżeć przynajmniej pół godziny, to jest takie minimum, żeby czakry zostały wyczyszczone wszelakich rodzajów negatywnej energii, które mogły się tam po prostu zakumulować, mogły się tam zgromadzić. To jest właśnie taki temat właśnie na czasie, ponieważ wiele osób funkcjonuje w biurze, przy komputerze, w miejscach, gdzie są pulpity elektroniczne, czy to w telewizji, czy w radiu, czy gdziekolwiek indziej. No i właśnie te czakry jakby ulegają zanieczyszczeniu, jak również w kontakcie z innymi osobami, które te czakry po prostu mają już zanieczyszczone. Chcąc, nie chcąc, pobieramy te brudne energie na siebie, przejmujemy te energie na siebie. Wówczas musimy te czakry odpowiednią techniką nakładania kamieni, które są odpowiednio zaenergetyzowane, można wyczyścić. Ja dodam, że jednostki, które są zaawansowane, które są rozwinięte bardzo wysoko na poziomie duchowym, nie posiadają już czakr. Posiadałem jedynie centrum energetyczne, które znajduje się właśnie tutaj między żebrami, właśnie w centrum naszych płuc, tutaj właśnie w tym punkcie. Znajduje się centrum energetyczne i osoba, która się rozwinęła duchowo, posiada to mocne centrum energetyczne, które się znajduje właśnie tutaj umiejscowione w centrum naszego ciała. Także Bhakti Yoga, rozwój duchowy, prowadzi do powolnego anulowania czakr i rozwinięcia swojego centrum energetycznego, dzięki czemu osoba posiada więcej energii, posiada więcej inteligencji, jest jakby ta energia skoncentrowana w jednym miejscu. Dzięki mentalnej koncentracji można z tego centrum energetycznego korzystać, by leczyć inne osoby, by uzdrawiać inne osoby, które są słabsze, które są potrzebują naszego wsparcia, naszej pomocy. To właśnie jest to centrum energetyczne, które się znajduje tutaj właśnie w centrum naszego ciała, tutaj gdzie płuca, i możemy korzystać z tych energii, by uzdrawiać inne osoby lub wysyłać energię innym osobom na odległość. Wielu z Państwa już doświadczyło mojego leczenia. Leczyłem ludzi w Belgii, leczyłem ludzi w Holandii, leczyłem ludzi w innych krajach. Także już po efektach, po odczuciach, które żeście czuli, możecie stwierdzić, że to rzeczywiście funkcjonuje i to rzeczywiście po prostu działa. Ja dodam, że nie ma jakiegoś limitu w wysyłaniu energii osobom, które potrzebują naszego wsparcia, potrzebują naszej energii, ponieważ jesteśmy otoczeni przez eter i w eterze każda myśl, każda energia, która jest przekazywana z miłością, dociera do swojego adresata, to jakby po prostu po takiej linii energetycznej, która łączy mnie i daną osobę, która potrzebuje mojego wsparcia, mojej pomocy. Wówczas mogę wysłać tam energię, mogę uzdrowić tam osobę, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Ja dodam, że tam, jeżeli już osoba jest zaawansowana duchowo, musi utrzymywać ten level, czyli ten poziom swój duchowy. Nie może jakby starać się zanieczyścić tym światem materialnym, tą atmosferą materialną, a jeżeli już, to musi się po prostu oczyścić. Są to przypadki, jeżeli osoba naprawdę jest bardzo chora, musimy zużyć dużej ilości prany, dużej ilości energii, żeby tą osobę uzdrowić. No to wówczas również taka osoba, która uzdrawia, czyli uzdrowiciel, musi się zregenerować pranicznie, czy to iść w góry, czy to wejść do jakiegoś potoku górskiego, by tą pranę po prostu w swoim organizmie jakby zregenerować. To jest właśnie taki temat związany z czakrami. Dlatego jeszcze raz polecam oczyszczanie czakr, ponieważ oczyszczanie czakr tak naprawdę nam pomoże w dobrym funkcjonowaniu organizmu, w dobrym funkcjonowaniu naszej świadomości. To właśnie jest oczyszczenie naszych czakr. Jak również chciałem skomentować, że nasza firma Energy Aron posiada odpromiennik Aronit Personal, który jest do kieszeni, można go nosić przy sobie. Na linkach pod YouTube'em znajdziecie nasze aukcje. Ja pozdrawiam Was serdecznie i do widzenia.